jakaś pani. Zaraz zobaczymy, może się nie wystraszy mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na rynku w Skoczowie. Czego pani życzy wszystkim ludziom, którzy w walentynki po prostu też będą na rynku w Skoczowie? Może będę życzyła wszystkim singlom szczęścia i dużo uśmiechu. Najwięcej witaminy mają polskie i skoczowskie dziewczyny, a oprócz witaminy D mamy całą serię witamin. Czego życzycie swoim walentynkom? Wszystkiego tak jakby dobrego, żeby z nami wytrzymali. Szukamy dalej, proszę Państwa. O, mamy tutaj piękną parę, widzę, że się przechadzacie w słońcu. Tak, przechadzamy się w słońcu i szukamy lat dziecinnych. Szukacie lat dziecinnych, znacie się długo, długo, długo? Znamy się od lat szkoły. To na pewno dużo miłości, skoro walentynki. A singlom, no to przyjaciół, z którymi będzie można spędzać czas, skoro nie z drugą połówką. Podstawowej? Nie, gimnazjum? To taka szkoła, co już nie istnieje. Tak, ale wy istniejecie i wasza miłość, rozumiem, kwitnie. Jak to jest? Zdradźcie jakieś tajemnice z tej gimnazjalnej tutaj znajomości. Znaczy, mam nadzieję, że tutaj zdrady nie będzie. Aczkolwiek w szkole było oficie. Oficie. Bardzo, co to znaczy? Co było? No dużo nauki. Dużo nauki. Myślę, że najważniejsza jest miłość i tak bardzo związana z tym świętem i po prostu, żeby być szczęśliwym, żeby być jednocześnie z kimś, ale być też w takiej swojej wolności. Ale na przerwach rozmawialiście ze sobą o czym? Absolutnie, na przerwach się nienawidziliśmy. Biegaliśmy ze sobą, popychaliśmy się, to taka była... Ale kto się czubi, ten się lubi i teraz już się lubicie. Dokładnie tak, teraz jest okej. Okay. Nie musimy robić nic nadzwyczajnego walentynki i chyba takie mamy plany. Po prostu chcecie pobyć razem tak, w ten dzień, tak? Pobyć razem. Jakby według mnie walentynki powinny być w pełnym sensie codziennie, żeby codziennie pamiętać o tej miłości, nie tylko raz na rok i ten raz na ten rok gdzieś wyjść, czy coś zrobić spektakularnego. Miłości, rozwagi, no i szczęścia ogólnego, tak? Na co planujesz na walentynki? Jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu szczerze. Jeszcze nie wiem, naprawdę zaskoczony jestem pytaniem. A ciężko wytrzymać z wami? Nie sądzę, ale no powiedzcie jak to jest. Czasem tak, czasem tak. A w jakich sytuacjach ciężko? W różnych. W sklepie nie umiem się zdecydować co kupić, to właśnie mamy te dylematy i muszą z nami wytrzymywać. Chodzić z nami wszędzie. Przede wszystkim to przyjdzie tak nagle. Przynajmniej tak z nami było. Naprawdę, żeby po prostu dać się ponieść życiu, losowi i tak będzie najlepiej. To ja myślę, że może pani jest w stanie powiedzieć, co będzie na walentynki się działo w czwartek? Mi jest ciężko powiedzieć, co się będzie tutaj działo w czwartek na walentynki. Wiadomo, no miłości. Ale miłości, no nie? Bo bez tego kwiatu nie było tego światu, no nie? I tyle. A u was w domu co się będzie działo? U nas w domu co się będzie działo? No nie wiem, bo to nie są te same domy. Nie są te same pary. Nie, po prostu jesteśmy znajomymi ze szkoły. Uznaliśmy, że jest to dobry pomysł. No kiedyś za czasów takich godzony to się brało kobietę, no nie? Brało się ten łom czy jakiś patyk, no nie? Klepło się ją za warko i się ciągło. Ale teraz są chyba inne czasy. Teraz są czasy nasze, idzie się z różą, no nie? Podbiega się do kobiety, no nie? Czasami dostaje się od kobiety z liścia, no nie? No my z różą, a one z liścia, no tak bywa czasami, ale można czasami odwrócić tę kolejność i jakoś tego życzymy wszystkim. No, z naszej strony jest taka, że po prostu no, do kobiety się podchodzi z szacunkiem, no nie? A mogą Państwo zdradzić, jak się Państwo poznali? Czy pamiętają Państwo tą sytuację? Czy to było jakoś zaangażowane przez znajomych? Sylwester to był? Co się działo wtedy? Zaaranżowane przez znajomych, no i po prostu na wspólnej imprezie sylwestrowej poznaliśmy się. No i niedługo potem, bo po kilku miesiącach po prostu się pobraliśmy. A chciało się iść na tego Sylwestra? Pani wiedziała, że kogoś pozna? Czy to było tak, że pani szła na Sylwestra i tak, a nie chce mi się? Pamięta pani, jak to było? To było właśnie tak, nie chce mi się. Aktualnie jest w poczekalni po ciastko. Zmierzam do niej. No, także mam nadzieję, że... Rozmawiacie po prostu dzisiaj w ten piękny tutaj dzień, taki prawie, że wiosenny. Na tym się po prostu świat nie kończy, no nie? Nie jedna, nie drugo, nie trzecio, nie czwarto, ale kiedyś on zawsze do tego dąży, no nie? No. I jest życzę, dużo róż. I życzę bardzo szczęśliwego dnia 14 lutego. Bardzo dużo jakichś upominków, kwiatów dla kobiet i przede wszystkim miłości. Bo to jest znaczenie, miłość, a nie po prostu sztuczne kwiaty, czy kwiat zwiednieje i tego nie ma. A uczucie zostaje. A uczucie zostaje w sercu. Tego życzę wszystkim paniom. I tam pan zobaczył piękną panią? Byłem po wojsku prawie. I tak poznałem i
A żona mnie zobaczyła, mówi, a to niedźwiedź przyszedł. A pan niedźwiedź postanowił, że już nie chce wracać do wojska, że chciałby takiego normalnego życia trochę? Tak, no i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Chcieliśmy po prostu pozdrowić wszystkie miłości szkolne, te podstawowe, gimnazjalne, licealne. Te, które przetrwały, albo też te, które przerodziły się później w dobrą znajomość, przyjaźń, tak, niekoniecznie miłość. Dokładnie tak, dokładnie tak. Świetnie pan to ujął. Tutaj cała zasługa po waszej stronie. Bardzo dziękuję. Jest słonecznie, jesteśmy na rynku w Skoczowie i państwo są pewnie razem, podejrzewam. Owszem, jesteśmy razem. Od 37 lat jesteśmy małżeństwem. To proszę zdradzić, jak to jest? Jak to zrobić, żeby być tak szczęśliwym jak państwo? Jak jeszcze raz? Miłość i kochanie. O! Poza tym zaufanie i wzajemny szacunek.